ponad 160 uczniów szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia z całej Polski wzięło udział w 14. ogólnopolskim konkursie młodych instrumentalistów imienia Stefanii Wojtowicz pod patronatem burmistrza miasta Jasła. Od 27 do 29 marca Jasło gościło młode talenty ze szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia, m.in. w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Lublinie, Tychach, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Bielsku Białej, Rzeszowie i Stalowej Woli. Przesłuchania konkursowe odbywały się w Szkole Muzycznej i w Jasielskim Domu Kultury. Jurorzy ocenili występujących w trzech kategoriach wiekowych – do 13 lat, do 16 i do lat 20 oraz w trzech grupach instrumentalnych – fortepian, instrumenty smyczkowe i szarpane, instrumenty dęte i akordeon. Konkurs zakończył koncert laureatów, połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień oraz wyłonieniem zdobywcy Grand Prix. Thank you.
sumie przyznano 30 nagród. 9 pierwszych, 13 drugich, 8 trzecich i aż 45 wyróżnień. Podsumowująca konkurs profesor Elżbieta Gajewska z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie zaznaczyła, że cieszy się on rosnącym zainteresowaniem środowisk związanych z nauką muzyki oraz wyraziła swoje wielkie uznanie dla jego organizatorów. Przede wszystkim pełna radości, radosnego uznania dla Jasła i regionu, ponieważ obserwuję od kilku lat, odkąd mam zaszczyt uczestniczyć w tym konkursie, obserwuję, jak wiele ośrodków prężnie się rozwija. Chciałam powiedzieć, że jestem szalenie uradowana faktem, że ten poziom zarówno uczenia, nauczania, gry, jak i też poziom pedagogiki coraz bardziej podwyższa swój poziom. To jest naprawdę ogromnie radosne, dlatego że przecież następuje już stopniowa wymiana pokoleń i ci młodzi za jakiś czas muszą poprowadzić dalej tę kulturę muzyczną, kulturę wykonawczą. Ten konkurs jest znany w całej Polsce. Ja podróżuję po Polsce jako pedagog, jako juror, jako wykonawca, więc po prostu mam kontakt z wieloma większością środowisk muzycznych w Polsce. I znam też nauczycieli, którzy przysyłają na konkursy swoich uczniów. I tutaj właściwie nie ma znaczenia, i w ogóle nie licytujemy się, który konkurs jest lepszy. Każdy jest dobry. Każdy jest zasadny, bo każdy daje ogromne korzyści i po prostu trzeba w nich występować i jak mówię, nie ma tutaj jakiejś takiej, powiedziałabym, oceny, który lepszy, który gorszy. Natomiast jest znany i coraz więcej przyjeżdża kandydatów. Co jest w sztuce wykonawczej najważniejsze? Przekaz treści napełniony emocją. Emocją, która przybiera jakieś sposoby, która przybiera ekspresję zgodną z wymaganiami stylu, a przede wszystkim takim, która trafi w sens treści muzyki kompozytora. Czyli jeszcze raz krótko, najważniejsza dla wykonawcy jest ekspresyjna wypowiedź. Czyli to jest pierwszy warunek. Jeżeli ten młody człowiek, ja dzisiaj zaobserwowałam na przesłuchaniach i wczoraj, maluszki, które mają 9 i 10 lat, one mają tak niewiele lat, natomiast jak stają na scenie i zaczynają grać, to nagle nie wiadomo skąd taki mały człowiek jest taki mądry i ma taką pobudzoną intuicję, jak to powinno brzmieć. Rzeczywiście, że nauczyciel pomaga, ale przede wszystkim to dziecko jest zdolne zrozumieć, o co chodzi. I też ma w sobie właśnie ten ładunek emocjonalny. Czyli to jest warunek pierwszy. Drugie, po to, żeby ta wypowiedź zaistniała, to my musimy nauczyć warsztatu. To znaczy musimy dać klucz do gry. No i ten klucz do gry ma dwie strony. Jedna to jest dobry nauczyciel, taki, który prawidłowo poprowadzi od samego początku, a drugi to jest zdolny uczeń, który jest w stanie przyjąć te informacje. Ceremonię wręczania nagród tradycyjnie już poprowadził profesor Andrzej Godek z Akademii Muzycznej w Krakowie w towarzystwie wszystkich jurorów oraz dyrekcji Jasielskiego Domu Kultury. Gratulując w imieniu całego jury nagrodzonym i wyróżnionym, profesor jednocześnie podziękował pedagogom, którzy ich przygotowali, oraz akompaniatorom, a szczególnie organizatorom i honorowemu patronowi konkursu za propagowanie muzyki polskiej. W tym roku nagrodę Grand Prix otrzymał Jakub Staszel, utalentowany skrzypek z Krakowa. Grand Prix przyznane przez jurorów wręczył przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak. Przy tej okazji zaprosił on również wszystkich na 15. Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów w Jaśle. Bardzo się cieszę,
osobiście czuję się bardzo zaszczycony. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się tego, ale miałem ciche nadzieje na to, że właśnie dostanę Grand Prix i na pewno jest to wielkie uhonorowanie dla mnie i po prostu bardzo się cieszę, jestem zachwycony. Jestem w Jaśle pierwszy raz, bardzo się cieszę. Konkurs jest bardzo prestiżowy moim zdaniem. Organizacja jest na bardzo wysokim poziomie. To samo jeśli chodzi o ogólny poziom konkursu, słuchając innych uczestników. Także konkurs się rozwija bardzo dobrze i to bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Zaczęło się to tak, że moja rodzina pochodzi z gór, jesteśmy góralami i rodzice zapisali mnie do szkoły muzycznej, żeby było łatwiej nauczyć mnie grać po góralsku, po prostu folklorystycznie. Ale tak się złożyło, że jakoś mi te skrzypce bardzo podeszły, no i tak zostało, no i gram do dziś i bardzo się cieszę, że gram na skrzypcach. Powiem szczerze, że naprawdę to jest bardzo ciężka praca. U mnie to w zasadzie wychodzi różnie. Czasami jak mam więcej czasu, to rzeczywiście potrafię przycisnąć tak z 4 godziny dziennie, ale czasami zdarza się tak, że wracam ze szkoły bardzo późno i rzeczywiście czasami zdarza się, że prawie w ogóle nie ćwiczę, ale staram się pracować jak najciężej i właśnie mam nadzieję, że to da jakieś rezultaty. Jakie masz plany na przyszłość? Nie wiem, bardzo chciałbym zostać, może niekoniecznie solistą, czy solistą też, ale nie takim pełnometrażowym, bo to na pewno wiąże się z taką dużą pracą, ogromną. Chciałbym zostać, założyć własną orkiestrę kameralną, w której bym koncertmistrzem i też bym koncertował, także to jest moje takie małe marzenie. 14. Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów imienia Stefanii Wojtowicz zorganizowali Jasielski Dom Kultury i Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Witolda Lutosławskiego w Jaśle we współpracy z Urzędem Miasta w Jaśle. Finałowa gala, którą prowadzili dyrektor JDK Janusz Szewczyk wraz z wicedyrektor tej instytucji Heleną Gołębiowską, była także okazją do podziękowania jurorom, wybitnym muzykom i znawcom muzyki, wykładowcom Akademii Muzycznych. Nie jest tajemnicą, że prestiż, jakim cieszą się oni w środowiskach muzycznych, jest magnesem przyciągającym utalentowaną młodzież, ufającą, że występy zostaną ocenione rzetelnie i sprawiedliwie. Proszę Państwa, bardzo duże wyzwanie dla tych młodych artystów, którzy przygotowują się i z takim pietyzmem podchodzą do muzyki. To jest wspaniałe. Dziękujemy nauczycielom, dziękujemy wychowawcom i dziękujemy rodzicom i wykonawcom również. To jest taka trójka, która może prowadzić do tego, że ten młody artysta nagle wznosi się, wschodzi na ten parnas sztuki i zdobywa te laury. I to rzeczywiście szapoba dla waszej trudnej pracy. Efektem tego jest rzeczywiście scena, brawa, nie zawsze, ale to jest ten trud i za to serdecznie wam dziękujemy. Proszę Państwa, dziękujemy również Państwu profesorom, naszym jurorom, bo oni właśnie na swoich barkach, chyba można tak powiedzieć, dźwigali trud wysłuchiwania i pochylania się nad Państwa wykonaniami z ogromnym sercem, wielkimi umiejętnościami i bardzo, bardzo gorąco dziękujemy Państwu, dlatego że to pewnie Państwo jesteście też trochę dzięki nim. Dziękujemy bardzo naszym jurorom. Dziękuję.